bez krawata w Radiu Yard. Zaprasza Andrzej Ryczkowski. A z nami jest dzisiaj Natalia Maliszewska, nasza łyżwiarka, nasza mistrzyni, reprezentantka Polski w short tracku. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak dużo znaczy dla ciebie prywatność? Pytam, bo kiedy spotkaliśmy twarzą w twarz po raz pierwszy, odniosłem takie wrażenie, że bardzo dużo zależy od tego, czy ja cię rozpoznam, czy nie. Znaczy, cenię sobie prywatność. Oczywiście życie prywatne jest tak, jak się nazywa, jest życiem prywatnym. Ale druga kwestia, lubię takie bycie incognito trochę. Jakby, no jeśli ktoś mnie rozpozna, no to oczywiście jest mi ogromnie miło. I jakby cieszę się, że ludzie rzeczywiście podchodzą, zagadują, o coś pytają, gratulują lub po prostu dają słowa wsparcia. Ale jakby lubię swoje życie i lubię, jakim jest. Czyli życie towarzyskie, życie takie w świetle reflektorów, tak, ale na własnych zasadach. Jakby życie w internecie, życie w social mediach, życie jako sportowiec rozpoznawalny ma swoje plusy i minusy, dlatego takie właśnie życie prywatne, to co mam wrażenie czasem ma jeszcze większe znaczenie w mojej głowie, w moim serduszku, jest bardziej ważne i pewnie dlatego bardziej je cenię. Choć uważam, że pokazanie czasem takiego życia prywatnego, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na jakichś innych platformach, pokazanie może zalążka, bo to nie można powiedzieć pokazywaniem życia prywatnego, jest czymś ważnym, mi się wydaje, pod kątem tego, że czasem ludzie nie zdają sobie sprawy, ile my jako sportowcy musimy sobie postawić i ile musimy poświęcić, jak to wszystko wygląda. Nawet zwykła rozmowa, bo tak ważna teraz dla mnie jest rozmowa o zdrowiu mentalnym, zdrowiu psychicznym, jest czymś, o czym się mało mówi, a jest tak bardzo, bardzo ważne. Ale to światło reflektorów, życie na pierwszych stronach gazet, jak mówiłaś w mediach społecznościowych, to też jest część bycia sportowcem i od tego uciec się nie da. Zdecydowanie. To jest tak, jak właśnie mówisz, od tego nie da się uciec. I to jest po prostu pewnie taki zapis w umowie przysłowiowej, który ja po prostu muszę wziąć na klatę i jakby nie walczyć z tym, tylko po prostu starać się z tym jakoś pogodzić swoje życie z tym, pogodzić, że czasem ludzie mają inną opinię na mój własny temat, ale najważniejsze chyba jest to, żeby pozostać po prostu sobą w tym całym internetowym zawirowaniu. Ile jest w takim razie ciebie jako sportowca, a ciebie jako osoby prywatnej w tym wszystkim? Ojej, to w sumie jest trudne pytanie, bo mam wrażenie, że nie umiem tego rozdzielić. Mam wrażenie, że tak jak teraz rozmawiamy, to tutaj nie ma żadnej ściemy, jakby gadamy sobie rzeczywiście o takim moim życiu. Czasami może w mediach społecznościowych jest mi tak jakoś ciężko się otworzyć, tak bardziej pokazać siebie, jak to dokładnie wygląda, ale jeśli chodzi o jakieś wywiady, rozmowy, opowiadanie o sporcie, który po prostu mnie strasznie jara i jestem fanką swojej własnej dyscypliny, no to zawsze to będę prawdziwa ja i to jestem ja i taka prawdziwa sportowa dusza, która we mnie tkwi i to dziecko, które ma ogromne marzenia, to jestem właśnie ja. Sportowe media już powoli zapowiadają twój powrót, odliczają czas do maja, potem do lipca. Ty jesteś bardzo oszczędna, bo znalazłem taki jeden cytat z twojego profilu. Powrót do treningów z kadrą maj 2024, powrót do rywalizacji lipiec 2024. Nie jesteś głodna rywalizacji, ścigania, bycia w cuglach? No i właśnie to jest ta część, której po prostu w mediach społecznościowych nie widać, bo nie wiem, czasami nie czuję jakiejś takiej większej potrzeby rozpisywania się w opisach swoich zdjęć czy czegokolwiek, ale jeśli ktoś tak osobiście się mnie zapyta o to, ty nie jesteś głodna, jakby nie masz takiego chęci powrotu do rywalizacji, ja odpowiadam, tak, mam, jakby to, co się dzieje u mnie w głowie i to, jak dużo przepracowałam przez ostatnie 5 miesięcy, jest
takim wielkim krokiem w stronę mojego rozwoju w ogóle, mentalnego, mam wrażenie najbardziej. To jak bardzo się rozwinęłam, jak bardzo dojrzałam, to tak śmiesznie brzmi, ale naprawdę ja ten czas wykorzystałam w ten sposób, aby jak najbardziej zmaksymalizować mój potencjał psychiczny tak naprawdę. Bo ja wiem, że treningowo jestem w stanie dużo osiągnąć, a czasem niektóre rzeczy jesteśmy w stanie zdobyć tylko i wyłącznie głową. Ja nad tą głową bardzo mocno pracowałam. I tak, odpowiadając na pytanie, głód i rywalizacja i chęć powrotu na lód, do ścigania się, jest ogromna. To jak będzie w takim razie wyglądać sezon? Będzie to on troszkę dłuższy niż standardowo, ale z drugiej strony ostatnie 18 lat, mam wrażenie, nie miałam tak długiego czasu do przesiedzenia w domu, do przeanalizowania, do ogarnięcia swojego życia prywatnego, do ogarnięcia swojego życia takiego po prostu stricte siedzenia w domu i nawet posprzątania tam, gdzie dawno nie zaglądałam. Przepracowania tego i przekucia w coś pozytywnego. I będzie to rzeczywiście dłuższy okres taki przygotowawczy, ale mimo tego, że może nie trenowałam przez ostatnie kilka miesięcy tak, jak trenowałam przez ostatnie kilkanaście lat, to robiłam bardzo dużo rzeczy innych, które też są aktywnością fizyczną, a one w jakiś sposób pomogą po prostu w takim procesie przygotowań do powrotu właśnie w maju. Bo to tak rozmawiamy o aktywności fizycznej, tu nie mogę nie powiedzieć o tym, jak niesamowitą pasję odkryłam do w ogóle do pilatesu, jak niesamowitą zajawkę odkryłam do jeżdżenia na szosie z chłopakami ze sprintu. To jak dużo rzeczy zaczęłam robić innych, które tak naprawdę nie miałam czasu, pokazały mi, że nie, że tracę niektóre rzeczy, tylko co jest jeszcze do zrobienia poza tym całym tylko jeżdżeniem na łyżwach. No to powiedz mi jeszcze o tej jednej aktywności, o której również rozmawialiśmy, bo powiedziałaś mi, że nie lubisz biegać. Ja przejrzałem sobie rolki z twojego oficjalnego profilu na Facebooku. Skipy, buty, podręcznikowa praca rąk, zegarek, który monitoruje aktywność. No to jak to jest tak naprawdę z tym bieganiem? No nie będę ściemniać, no jakby bieganie nie jest moją mocną stroną. Zdecydowanie wolę jeździć na rowerze i tam robić te kilometry i przepychać kwas mlekowy w nogach. No coś jest w bieganiu takiego, no i nie wiem, śmieję się teraz, że może po prostu za dzieciaka się tyle wybiegałam, że już ile można. Czyli gdybyś miała wybrać pomiędzy bieganiem a łyżwami, to jednak zdecydowanie łyżwy? Zdecydowanie łyżwy, choć nie powiem, czasami mam takie przebłyski, że fajnie byłoby spróbować pościgać ze względu na to, że jestem sprinterem na 100 metrów. Taki czysty sprint. To jest coś, co jest taką małą iskierką w mojej głowie, że a może ciekawa, jak szybka by była. To tylko jest jedyne pytanie, które stawiam sobie w głowie, ale tylko i wyłącznie sprint, czysty sprint, 60 metrów, 100 metrów, nic poza te metry bym nie wychodziła. No to jeszcze jeden cytat, tym razem z Platformy X. Jeżdżę szybko, prosto i w lewo. Dlaczego w lewo? No a na szortrek jest tylko w lewo, niestety. Zaraz, ale może też być w prawo, w drugą stronę. Niestety nie. Niestety nie. My jeździmy tylko i wyłącznie w lewo. Śmiesznie to brzmi, ale tak, jestem osobą, która jeździ bardzo szybko, prosto i w lewo. Szybka rozmowa z Natalią Maliszewską, naszą łyżwiarką, mistrzynią, reprezentantką Polski w short tracku. Dziękuję pięknie za rozmowę i trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję. Bez krawata w Radiu Yard zaprasza Andrzej Ryczkowski.